Marcin Najman ma wiedzę mistrza świata. Wiedzę bokserską, która mogłaby doprowadzić go, gdyby tylko mógł z tego 1/3 wykorzystać w walce, to mógłby być już dawno mistrzem świata, mając takie umiejętności. Państwo go głównie znacie z tych walk i z tego, jak potrafi być drapieżny na scenie. Ja miałam okazję, jak się poznaliśmy ponad rok temu, poznać Marcina Najmana jako człowieka i nie tylko stał się dla mnie inspiracją, ale nawet dla mojego syna. I pięknie, prawy, chyba nie ma. Nie ma chęci, bo te ciosy Marcina to jest wrażenie. Ale proszę Państwa, knockout! No i proszę Państwa, tak jak się spodziewałem, lewy mocny pod prawy łokieć. Myślę, że to będzie chyba koniec. Gratulujemy Marcinowi Najmanowi. A na razie Marcin testosteron Najman w swoim stylu ruszył od samego początku bardzo ostro. No i... Ring to jest tylko i wyłącznie sport, a działalność charytatywna to normalna działalność, czysto ludzka. No, jeżeli komuś troszkę lepiej się na tym świecie wiedzie, powinien pomagać tym, którym wiedzie się trochę gorzej. Także ja tutaj nie widzę nic dziwnego. Ja od 10 lat bardzo czynnie organizuję różnego rodzaju charytatywne akcje. Udało mi się już naprawdę wielu osobom, tak mi się wydaje, pomóc. I jest to fajna sprawa, no, dla samego siebie. Dobrze się z tym czuję, wiedząc, że się udało komuś pomóc. Marcinem Najmanem zainteresowany jest podobno sam Dan King. Jeśli udanie zadebiutuje na amerykańskim ringu, to wszystko możliwe, że w najbliższym czasie będzie kolejnym polskim pięściarzem, który podpisze kontrakt z najlepszym promotorem boksu zawodowego na świecie, ekscentrycznym Danem Kingiem. I lewy sierpowy, proszę Państwa, tak jak się spodziewałem, na mańkuta i prawy potężny, jest kolejny sukces, szybkie zwycięstwo Marcina Najmana przez knockout. Jeszcze raz, lewy, prawy, tułów, tak, proszę Państwa, no, to są ciosy, które ważą, oj, niedobrze, niedobrze. No i ten lewy. Pod prawy łokieć, mówiłem o tym, że to jest być może szansa dla Najmana, by wygrać ten pojedynek przed czasem. Realizował te wskazówki, no teraz proszę, zaatakował Najman. Ma przewagę zasięgu, Michał Bobiac będzie chciał to wykorzystać, teraz poszedł klincz, no i zostawił głowę. I ciągnie Marcin Najman gilotynę. No i to samo. Raz jeszcze, za chwilę może skończyć to przed czasem, proszę Państwa. Bardzo mocno. To jest szansa Najmana. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie wydarzy. Przemek musi odpowiadać na ciosy, bo za chwilę sędzia przerwie ten pojedynek. Klinczuj, klinczuj, Przemek! O, bardzo mocne, dwa lewe sierpowe. Kilczony jest laszczek. No rzeczywiście to były bardzo mocne uderzenia. Jest zdeterminowany Mariusz Puzianowski. O, ale mocny logi w jego wykonaniu. Kłopoty, kłopoty Najmana! No i trafił Marcin Najman, teraz kłopoty Przemka Salepy. Proszę Państwa, to był pojedynek o Mistrzostwo Europy.